11 grudnia, w sobotę, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Sobiesławem Zasadą, prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. A teraz konkretnie z Sobiesławem Zasadą. Witamy pana Sobiesława. Oczywiście przedstawiać nie będę świetnego sportowca lat 50., 60., 70., znakomitego publicystę motoryzacyjnego, człowieka, który bardzo dużo zrobił dla kultury motoryzacji i jazdy w naszym kraju, ale ostatnio w latach 80. trzecie wcielenie biznesmena, człowieka, którego zalicza się do jednego z bogatszych w Polsce, w każdym razie gdzieś się go na tych rankingach, których nie lubi, sytuuje. No i stąd moje pierwsze pytanie do pana Sobiesławy. Zdobył pan sławę, ma pan podobno pieniądze, to właściwie po co pan jeszcze pracuje? Mi się wydaje, że każdy ma w życiu jakieś zainteresowanie. Ja mam też zainteresowanie właśnie w tym, co robię. Ja lubię, powiedzmy, coś tworzyć i ja właściwie poza uprawianiem sportu, to od najmłodszych lat byłem zajęty produkcją. Lubiłem coś produkować i w tej chwili właściwie też się tym zajmuję. 20-79-11, 20-57-53, jesteśmy w studio obecni, czekamy na Państwa telefony z pytaniami do Sobiesława Zasady. Nie bardzo Pana zrozumiałem, mówi Pan, że Pan produkował. Produkował Pan sukces, potem produkował Pan dobre rady, teraz chyba nie produkuje Pan Mercedesów. Produkcja. Tak, tak. No niedługo może to też nastąpi, chociaż już właściwie można powiedzieć częściowo, że produkuję te Mercedesy, bo jednak częściowo uruchomiłem montaż. A zasadniczo już w tej chwili, już w tym roku uruchomiliśmy produkcję karetek pogotowia, samochodów dla niepełnosprawnych, samochodów do przewozu wartości, tak zwanych pancernych. Mamy już dalszych właściwie praktycznie 8 prototypów, czyli bardzo duża gama produkcji na bazie samochodów Mercedesa. Od kilku lat zabrał się Pan do tworzenia tego wielkiego Centrum Zasada LTD, jak to się nazywa. Jak Pan ocenia, czy w tej chwili w Polsce są warunki dla tworzenia prywatnej przedsiębiorczości? Czy jest, mówiąc krótko, recesja, czy przeciwnie, obserwuje Pan wzrost gospodarczy? Ja myślę, że te warunki otworzyły się właśnie z chwilą zmian tych ustrojowych, wtedy, kiedy powstał pierwszy rząd solidarnościowy, a właściwie już nawet troszeczkę wcześniej, powiedzmy jeden rok wcześniej, już się zaczęła ta bardzo duża odwilż gospodarcza i powiedzmy jednego, czego żałuję, to że nie było to 20 lat temu, bo gdyby taka rzecz nastąpiła, gdy powiedzmy kończył władzę Gomułka, a zaczynał Gierek, to wtedy byśmy jako kraj zupełnie inaczej stali w Europie. Powiedział Pan odwilż gospodarcza, a przecież Pan jest człowiekiem, który pierwszą nieruchomość, jak Pan pisze, nabył w latach 50., któremu i w latach 50., 60., 70. znakomicie udawało się funkcjonować. Czy w takim razie rzeczywiście coś się tak zasadniczo w tym kraju zrobiło, czy człowiek z wielkim talentem mógł funkcjonować również gospodarczo zawsze? Tak, ale przeszedłem dużą szkołę życiową właśnie, bo ja byłem bardzo, bardzo samodzielnym od najmłodszych lat i w tych latach mógłbym powiedzieć, że zaliczałem się, teraz można by to nazwać, jakąś szarą strefą, bo wtedy wszyscy byliśmy w tej szarej strefie, bo nic nie można było robić właściwie oficjalnie, można było mieć mały warsztacik, 3-4 osoby zatrudnione, czy ewentualnie było najlepiej, gdyby człowiek nie miał żadnej maszyny, żadnego urządzenia, tylko gdyby wszystko ręcznie robił, nawet najlepiej, żeby młotka nie miał. Była taka sytuacja, bo zaraz gdy człowiek używał jakąś maszynę, czy powiedzmy jakieś inne urządzenie, to już był zaliczany do tego jakiegoś, powiedziałbym, jakiejś takiej sfery, gdzie to graniczyło prawie z przestępstwem. Szarą strefą Sobiesław Zasada nie był nigdy, był na świeczniku i jakoś zarabiał Pan pieniądze w latach 50., 60. Czy należał Pan w takim razie do sfery uprzywilejowanej? Nie, no ja zarabiałem głównie przez to, że zostałem, powiedzmy, kierowcą fabrycznym kilku fabryk, bo początkowo jeździłem na Steyr-Puchu, później jeździłem na samochodzie Porsche, jeździłem na samochodzie BMW i w końcu na Mercedesie. Ja spędziłem jako kierowca fabryczny prawie 15-16 lat za kierownicą
No i to właśnie mi przyniosło, no oczywiście, mi bardzo wtedy, dużo. Wtedy kto zarabiał tam, a mógł wydawać tu, miał się lepiej. 20 79 11 20 57 53. Ktoś się pierwszy dodzwonił. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem panu zadać pytanie, dlaczego akurat zajmuje się pan Mercedesami, a nie innymi samochodami? A ja zajmuję się Mercedesem, dlatego że z Mercedesem jako fabryką byłem związany. Ja mogę powiedzieć, że ostatnie swoje lata swoich startów sportowych spędziłem właśnie na Mercedesie i miałem też pewne kontakty z tą firmą, poznałem dobrze tą firmę. Poza tym no, Mercedes jest, ja miałem wybór, ja mogłem zająć się innym samochodem, ale Mercedes jest tak cudownym samochodem, że zająłem się Mercedesem. No i zająłem się też samochodem Porsche. Bardzo przez jakiś sentyment do tego samochodu. Poza tym jeszcze chciałem tylko dodać, że Mercedes jest jedynym chyba jedyną fabryką, jedynym koncernem na świecie, który produkuje wszystko, bo produkuje samochody osobowe od małych do bardzo luksusowych, bardzo dużych. Produkuje samochody dostawcze, samochody specjalistyczne, samochody terenowe, samochody ciężarowe, autobusy, czyli to jest cała gama, która mnie bardzo interesuje. 20 79 11 20 57 53. Można do nas dzwonić, można do nas pisać. Niektórzy napisali Jarosław Kret. A propos samochodu Porsche, właśnie jest jedno pytanie w liście. Czy prawdą jest, że w czasie swojej kariery sportowej, to takie slangowe wyrażenie, zarżnął pan 50 samochodów Porsche? To znaczy takie wyrażenie. Ja 50 samochodów to w każdym jakiejś plotce czy pytaniu jest jakaś prawda, ale 50 samochodów to odpowiada bardzo prawdzie, bo ja ponad 50 rajdów rozpoczynałem na nowych samochodach. Znaczy nowy samochód na rajd i po tym rajdzie już tego samochodu nie widziałem. Te samochody były później używane do treningów dla mnie i dla innych zawodników, ale bodajże, ja pamiętam dokładnie, ale 54 albo 58 samochodów zasiadałem za kierownicą nowego samochodu przygotowanego do rajdu. Znakomicie funkcjonował pan jako i sportowiec, i dziennikarz, i biznesmen przez 40 lat. Chciałem pana zapytać, czy jest coś prawdy w stwierdzeniu, że po to, aby przejść do kapitalizmu, który pan pochwalił, trzeba było doprowadzić do uwłaszczenia tak zwanej partyjnej nomenklatury? Czy krótko mówiąc, ci fachowcy musieli dostać do ręki pieniądze, ażeby zgodzić się na zmianę ustroju? Nie wydaje mi się tak. To chyba nie jest tak i to nie polega chyba na prawdzie. Wydaje mi się, że ta zmiana, która nastąpiła, ona po prostu wniknęła na skutek właśnie tego nacisku ekonomicznego, na skutek polityki Zachodu, na skutek w pewnym sensie i w dużym sensie polityki amerykańskiej, pewnego wyścigu po prostu ekonomicznego, wyścigu zbrojeń, ale przede wszystkim wyścig ekonomiczny. A co jako niewątpliwy fachowiec myśli pan o tak zwanych ludziach Solidarności, tych, którzy zdobyli władzę gospodarczą przede wszystkim 3 lata temu? Czy to byli fachowcy, czy jest coś prawdy w stwierdzeniu, że fachowcami w dużej mierze nie byli? No w dużej mierze na pewno jest coś w tym prawdy i sami to ci ludzie mówią, że po prostu ich w pewnym sensie zaskoczyła ta władza. To było zaskoczenie, no bo nikt sobie nie wyobrażał, nikt nie myślał, że tak przejdzie, tak się sytuacja polityczna zmieni, że można przejść od właściwie komunizmu do zupełnie innego ustroju. I chyba sami ci ludzie też byli tym zaskoczeni, ale Solidarność, ten cały ruch, on właśnie przyniósł bardzo dużo i on stworzył tą nową sytuację, a właściwie ja mogę powiedzieć, że chyba nową sytuację, szczególnie u nas w Polsce, ale i na całym świecie, stworzył Ojciec Święty, stworzył papież, stworzyła pierwsza wizyta papieska w Polsce, bo od tego wszystkiego to się wszystko zaczęło. Wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy wolne, ogromne zgromadzenia. Po raz pierwszy wystąpiło powiedzmy 1 czy 1,5 miliona osób. I to był jakiś taki duch narodowy. Kogoś mieliśmy, kto stał za nami. I właściwie ruch solidarnościowy chyba to jest nasz Ojciec Święty. 20 79 11 20 57 53. Kolejny telefon. Ja chciałem podziękować panu Sobiesławowi, ponieważ jeżdżę samochodem już ponad 30 lat i jestem, czuję się niejako wychowankiem, ponieważ pilnie
obserwowałem karierę pana Sobiesława i byłem czytelnikiem jego felietonów motoryzacyjnych. Także naprawdę się bardzo wiele nauczyłem i w paru przypadkach chyba mi to, jeżeli nie życie, to w każdym razie samochód uratowały te jego światłe rady. Przy okazji chciałem się spytać, czy pan Sobiesław nie przygotowuje jakiejś nowej publikacji motoryzacyjnej. Publikację motoryzacyjną ja uważałem za swój jakiś taki sukces. To książkę, którą napisałem w roku 71-72, Szybkość bezpieczna. Ta książka była napisana na podstawie moich własnych przeżyć, doświadczeń, analiz i tak dalej. Dlatego, że ten sport w ogóle, który uprawiałem, sport samochodowy i sukcesy sportu samochodowego, mogę zawdzięczać znowu uprawianiu lekkiej atletyki. Kiedyś w młodości, ja byłem kiedyś w kadrze narodowej w lekkiej atletyce, ja podchodziłem bardzo metodycznie, nauczyłem się tej metodyki, bardzo do jakiegoś, powiedzmy, analityki ruchu właśnie w lekkiej atletyce i to przeniosłem na sport samochodowy. I to mi pozwoliło z kolei znowu osiągać bardzo dobre wyniki w sporcie samochodowym i to mi pozwoliło napisać tą książkę, która jest oparta wyłącznie na moich własnych przeżyciach i doświadczeniach i uważałem to za pewien sukces swój i cieszyłem się i cieszę się to, co pan powiedział, że powiedzmy pan też z tych moich publikacji skorzystał. Ja w tej chwili pracuję w dalszym ciągu nad tą książką. Obecnie ukazuje się nowe, drugie wydanie, czyli trzecie od początku. Sytuacja się naturalnie zmienia. Inaczej wygląda dzisiejszy samochód niż 20 parę lat temu. Musiałem pewne rzeczy zmienić, dostosować do nowych warunków i ta książka cały czas przeze mnie jest poprawiana i chyba sądzę, że znowu się ukaże czwarte czy piąte wydanie. Odnosi pan znaczne sukcesy jako biznesmen. Moje pytanie, co pan sądzi o podatkach? Czy jako biznesmen płaci pan ich zbyt dużo, czy właściwie opodatkowuje się tak zwanych szarych zjadaczy chleba? Chyba nikt nie lubi podatków płacić, ja też nie lubię tych podatków płacić, ale gdzieś jest jakaś powiedzmy granica i bardzo jest dobrze, jeżeli człowiek może normalnie, oficjalnie pracować. I to, o czym mówiliśmy na samym początku, to właśnie jest cudownie, że w tej chwili można pracować normalnie, można tworzyć normalny interes, można zatrudniać odpowiednią ilość osób, można się wykazywać, można stosować nowe techniki, maszyny, urządzenia. Wszystko to jest wolno. I w związku z tym, jeżeli człowiek dobrze prowadzi interes i ma dochody, no to płaci podatki. Ja uważam, że stawki podatkowe w Polsce są w tej chwili za wysokie, że nas po tych naszych doświadczeniach... Dla pana, czy za wysokie dla ludzi, którzy zarabiają 2-3 miliony złotych miesięcznie? Mi się wydaje, że dla wszystkich są za wysokie, bo dla tych, co 2-3 miliony zarabiają miesięcznie, to prawie powinno płacić prawie, że podatków nie być, albo to powinny być minimalne. A dla tych, którzy zarabiają dużo więcej, jeśli inwestują, to oni i tak wkładają w interes, w rozwój kraju te pieniądze. Także to też oni nie mają tych pieniędzy dla siebie. To dla nich też te podatki są dosyć duże. Ja uważam, że myśmy powinni przede wszystkim przedsiębiorców, ludzi, którzy prowadzą interesy, którzy obojętne, czy handlują, czy produkują, powinniśmy ich przyzwyczaić do płacenia podatków. Dlatego, że poprzednio nie mogli uczciwie pracować, nie mogli uczciwie płacić podatków i należałoby ich tego nauczyć, a jak będziemy mieli wysokie stawki, to oczywiście znowu oni będą szukali jakichś innych wyjść. Państwo macie głos, ktoś się dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, chciałbym się dowiedzieć, czy to prawda, że w samochodach, które montuje pan w Polsce, chodzi mi o fabrykę pod Łodzią, albo o fabrykę, to znaczy o tą produkcję, którą pan ma na w Pradze. Proszę pana, chciałbym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że w te samochody nowe wkłada pana firma silniki używane. To znaczy, nie są to nowe silniki przysłane przez Mercedesa, tylko są to po prostu silniki, które już przechodziły pewną ilość kilometrów. Dlaczego się pytam? Proszę pana, ja mam samochód, który przejechał, kupiony u pana, ma przejechane 50 tysięcy kilometrów i ma w tej chwili włożony nowy silnik. Słucham odpowiedzi. Tak, no na pierwszą część mogę powiedzieć, że to jest w ogóle nie polega na prawdzie. To jest w ogóle niemożliwe. To są nowe samochody, to wszystkie samochody są składane z nowych części.
i montaż niemożliwe jest, ażeby wkładać jakąkolwiek część używaną, czy tak jak pan powiedział, używane czy stare silniki. Naturalnie, no, bardzo mi przykro jest, że pan mówi, że pan ma 50 tysięcy kilometrów i pan ma wymianę silnika, ma pan drugi silnik. Mercedes to posiada silniki, które właśnie wytrzymują 400 tysięcy, 500 tysięcy kilometrów, a wozy ciężarowe, autobusy milion i do 2 milionów kilometrów nawet znam takie wypadki. Ale każda reguła ma wyjątki. Tam, wie pan, gdzie drzewo się rąbie, drzazgi lecą. No, miał pan pecha po prostu. Raz na 10 tysięcy, czy raz na 100 tysięcy może się taki wypadek zdarzyć. Zawsze. A jak pan miał pecha, to co na to tak dobra firma jak Mercedes? Czy w tym pechu jakoś nie wspomaga? Ja raczej nie miałem pecha z Mercedesem, także nie bardzo rozumiem pytanie. To znaczy pytanie jest, czy w takiej sytuacji, kiedy coś się dzieje Mercedesowi po 50 tysiącach, firma nie czuje się zobowiązana do jakiejś formy gratyfikacji? No naturalnie to jest przecież, to się taką sprawę się reklamuje i to jest w ramach gwarancji oczywiście. Istnieje możliwość reklamowania? Naturalnie w takiej sytuacji się taki silnik czy jakąś inną część wymienia. Proszę pana, jeszcze ostatnie pytanie ekonomiczne. Można powiedzieć, że dolar nie lubi lewicy. Od kilkunastu tygodni wznosi się kilkadziesiąt złotych dziennie. Jak to rzutuje na pańskie interesy? Jak to pańskim zdaniem rzutuje na sytuację gospodarczą kraju? Czy już rzutuje? Wydaje mi się, że może jak się nie wznosi kilkadziesiąt złotych dziennie, ale może to są troszeczkę mniejsze sumy, ale bardzo dobrze, że to jest kurs pełzający. To znaczy ja mógłbym się wypowiedzieć o moje zdanie na temat w ogóle kursu walut. Tego jednego, czego bardzo nie lubię i co mnie w pewnym sensie nie może nie denerwuje, ale co uważam, że jest nieuczciwe, to jest nieuczciwa dewaluacja skokowa. Bo zawsze w dewaluacji skokowej podejrzewam, że ktoś gdzieś coś za tym stoi. Dlatego, że wtedy polega sprawa wiedzieć kiedy. Wiedzieć kiedy, to się zarobi dużo pieniędzy. A gdy jest, powiedzmy, jakaś taka dewaluacja pełzająca, a jesteśmy zmuszeni w związku z naszym eksportem, żeby jednak jakaś dewaluacja była, w związku normalnie z naszą inflacją, przecież ona wynosi ponad 30%, za tym musi iść dewaluacja, no to wtedy właściwie jest wszystko w porządku. Także nie przejmowałbym się tym, że wolno, powiedzmy, dolar zyskuje na wartości, złotówka traci. I tak tą inflację mamy coraz mniejszą. W tej chwili mamy, podobno będziemy mieli w tym roku 30, może 4%. Może w przyszłym roku będzie 20. Miejmy nadzieję, dobrze by było, gdybyśmy mieli 5, 3%, tak jak to jest na Zachodzie. Kolejne pytanie. Ktoś się dodzwonił. Dzień dobry. Panie Sobiesławie, ja mam takie pytanie. Jestem w trakcie serii napraw na ulicy Omulewskiej z Mercedesem MB100D i w zasadzie, skracając temat, powiem sedno. Kiedy pan się dorobi fachowców, którzy będą w stanie określić precyzyjnie uszkodzenie w samochodzie, czy powód jakiegoś tam uszkodzenia? Konkretnie chodziło o to, że miałem naprawę, która już kosztowała serię napraw 25 milionów. Jak się okazało, to przednie łożyska mi wyjął nieprawdopodobnie. Ja myślę, że to jest moim celem. Moim celem jest, ażeby to centrum Mercedesa. Centrum Mercedesa na ulicy Omulewskiej było, tak jak to się w sporcie mówi, mistrzem świata. I do tego dążę. I wszystko robię w tym kierunku, żeby ta kadra była tam jak najlepiej przeszkolona. W tej chwili tam powstał nowy ośrodek szkolenia. Centralny magazyn duży. Wszystko robię w tym kierunku. Dla mnie to są po prostu ta stacja obsługi, obsługa klienta. Dla mnie w tym wypadku tej klient jest najważniejszą osobą właśnie. Dla mnie jest ogromną satysfakcją, jeżeli ktoś, kto jeździ Mercedesem, jest bardzo z tego samochodu zadowolony. I ja uważam, że osiągnę to, że ja zdobędę to mistrzostwo i ta stacja będzie naprawdę stacją przykładową, cudowną, najlepszą Mercedesa, nie tylko w Polsce, ale może i w Europie. 20 79 11 20 57 53. Czekamy na telefony. Na razie listy. Jarek. Wiadomo, Mercedes wielka, bogata firma. Na pana temat, na temat pana firmy krążą po Warszawie różne plotki, legendy. Jedna taka plotka jest wątpliwości do rozwiania. Po Warszawie chodziła plotka, że skradziono panu samochód, w związku z czym ufundował pan nagrodę, podobno, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nagroda miała być za wiadomość nie o samochodzie, ale o sposobie, w jaki go ukradziono. Podobno zabezpieczenia antywłamaniowe w tym samochodzie zastosowane miały dać 200% pewność przed złodziejami. Czy to prawda? Prawda jest, że mi samochód ukradziono. Samochód nie miał żadnych najmniejszych zabezpieczeń, bo był to nowy samochód, którym przyjechałem właśnie prosto z fabryki, bez żadnych zabezpieczeń.
Ja miałem założyć pewne zabezpieczenie, mam tu nawet taką kartę magnetyczną od samochodu, akurat tego właśnie, który stoi tutaj na dole. To zabezpieczenie zostało zrobione już u nas ponad rok temu. Pierwsze samochody w październiku ubiegłego roku, zamontowane w ponad 1000 samochodach i dotychczas było ponad 30 usiłowań kradzieży. Żaden samochód nie odjechał, nie został skradziony z tą kartą. W środę, w tą środę sprzed salonu chciano mi ukraść ten samochód i niestety nie ukradziono, dlatego że ten samochód był zabezpieczony. Także to jest ta odpowiedź, że panie na to nie skradziono, ale nie. Mówiliśmy o cenach, zainteresowało mnie, co pan myśli w ogóle o stałych lub ruchomych cenach, w szczególności w odniesieniu do taksówek. Jak ocenia pan decyzję wojewody warszawskiego, który te ceny, tych cen nie zgodził się określić i jakie ma pan zamiary wobec taksówek? Wieść gminna niesie, że chce się pan zabrać za taksówki na dworcu lotniczym, być może nawet wytoczyć walkę tym, których określa się jako mafię taksówkarską. Nie, to nie jest może tak, po prostu zawarliśmy pewną spółkę z portami lotniczymi. To nie chodzi tylko o taksówki, tylko chodzi w ogóle o cały sprzęt, o Mercedesa, o wynajem samochodów, o powiedzmy tak zwane rent-a-car na lotnisku. I z taksówki to jest pochodna sprawa. Ale jeżeli jesteśmy przy taksówkach, to chciałem powiedzieć, ja często nieraz jeżdżąc z jakąś taksówką dyskutuję z taksówkarzami, jak to jest. Bo nieraz mi żal tych ludzi, którzy stoją w długich kolejkach, czekając na klienta i niejednokrotnie się zdarza, że taksówkarz stoi 4-5 godzin, zanim ktoś przyjdzie i pojedzie. Czyli to jest jakiś problem, jest jakiś kryzys w tym względzie i jest duży problem dla tych ludzi, którzy mają taksówki i ja im współczuję, ale ja mówię tak, proszę pana, a ma pan musi się... No nie, musi się pewna sprawa zmienić się, muszą pewne rzeczy, dlatego że ja uważam, że normalnie prosty obywatel boi się wsiadać do taksówki. Boi się wsiadać, bo nie wie, co go czeka, bo nie wie, ile on za tą taksówkę zapłaci, bo to jest pełna dowolność w tym względzie. Ja nie wiem, jeżeli ja siadam do taksówki, czy ja za odcinek 5 km zapłacę 50 tysięcy, czy ja zapłacę 300 tysięcy. Ja jestem wtedy bezsilny. Czyli ta sprawa się musi zmienić. Muszą być pewne jakieś regulacje, muszą być liczniki, muszą być pewne koncesje, musi być ograniczona ilość taksówek w stosunku do zapotrzebowania, do ilości mieszkańców w mieście, no i wtedy będzie dobrze. Kolejny telefon. Chciałem wrócić do tego wątku sportowego pana. Pan odnosił ogromne sukcesy w Kenii na safari. W pewnym momencie ekipa polskiego Fiata pojechała do Kenii, jedyny raz zresztą. W tym czasie pan nie wystartował. Chciałbym, ciekawy jestem, dlaczego. Nie tylko nie startowałem wtedy, ale ja byłem akurat wtedy po ustanowieniu rekordu świata, trzech rekordów świata na polskim Fiacie, na autostradzie pod Wrocławią. Ja tą sprawę organizowałem przez sentyment w ogóle do polskiego samochodu, no bo ja też powiedzmy do tego się poczuwałem, że przecież jestem Polakiem i chciałem coś zrobić też na polskim Fiacie. Ale wtedy było nawet tak, że nie tylko przy tym moim ogromnym doświadczeniu nie pojechałem na Fiacie na safari, ale nikt mnie nie spytał o radę, żebym przekazał jakieś wiadomości, czy mógłbym pomóc ewentualnie w uzyskaniu dobrego wyniku na tym Fiacie. Skoro już o Fiatach mowa, strasznie się dużo mówiło o tym, czy to była dobra licencja podpisana z Fiatem. Ja mam pytanie takie. Jeżeli ma pan do czynienia z człowiekiem średnio czy słabo zarabiającym, który ma małą rodzinę, dwie osoby i 70 milionów złotych do wydania, co by pan mu zaproponował do jazdy po mieście? Małego Fiata, nowego, kilkunastoletniego Mercedesa, który można kupić za te pieniądze, czy jakąś inną markę samochodu? No, ja bardzo lubię nowe samochody, także może bym zaproponował małego Fiata. Ja uważam w ogóle, że bardzo jest dobrze, że ta fabryka polskiego Fiata jest w Bielsko-Tychy, produkuje świetne samochody, produkujemy ich dużą ilość i jest zatrudnienie dla ludzi, zatrudnienie dla wielu zakładów w kraju. Także bardzo dobrze, że ta fabryka jest, że ta fabryka te samochody produkuje. No naturalnie przez to, że mam też duży sentyment do Mercedesa, może chciałbym mieć większy samochód i kupiłbym Mercedesa. Ale w związku z tym pytanie o cła. Czy cła na samochody są zbyt wysokie, czy ta obrona przed niezłymi 2-3-letnimi samochodami zachodnimi jest z punktu widzenia i klientów polskich i polskiego państwa słuszna?
Ja. Dwu-trzyletnie samochody są, to jest wszystko w porządku. Gorzej, jak te samochody są bardzo stare, dlatego że później one nam sprawiają tutaj bardzo dużo kłopotu, nie tylko ze względów ekologicznych, ale wielu, wielu, wielu innych. A cła w ogóle na samochody uważam, że są za duże. To znaczy, cła powinny być niższe, ale powinna być, powiedzmy, jakaś szeroka gama, szeroko powinniśmy cła płacić. 20 79 11 20 57 53. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dobry. Ja chciałem spytać, czy w warsztatach usługowych podległych panu jest jakiś limit wiekowy samochodów, które są remontowane? Ja się spotkałem kiedyś z odmową remontu Mercedesa, no jest niestety stary, z 76 roku, ale nie chciano mi przyjąć w jednym z zakładów pana. Czy rozumiem, że jest jakieś polecenie, czy po prostu zniechęca się klientów do korzystania w przypadku takich starych samochodów? Nie ma żadnego takiego polecenia, nie ma takiego zakazu i to jest bardzo, bardzo mi jest nieprzyjemnie i bardzo pana przepraszam za zakład, który akurat tej naprawy nie przyjął. Pracujemy dużo ze stacjami autoryzowanymi, to są autoryzowane stacje, bardzo właśnie stacje niezależne finansowo od nas, stacje, które prowadzą swoją politykę, ale oczywiście muszą się dostosować do naszej ogólnej polityki Mercedesa w Polsce. I w tym wypadku, no jeszcze raz przepraszam i bardzo proszę, jeżeli by pan się spotkał jeszcze raz z takim wypadkiem, proszę uprzejmie o list do nas. Skrytykowaliśmy cła. Mam pytanie, co pan sądził o ubezpieczeniach? Kiedyś nie można było mieć zachodniego samochodu, bo części tak drogo kosztowały. Dzisiaj ubezpieczenie samochodu wartego powiedzmy 150 milionów złotych to 15 milionów rocznie i jeszcze PZU żąda sobie 10% zabezpieczenia tak zwanego udziału własnego. Czy to normalne stawki światowe, czy to stawki nieprzyzwoite? Wydaje mi się, że jest to wszystko związane z kradzieżami samochodów i na Zachodzie też bardzo mocno rosną stawki ubezpieczeniowe w związku z tą jakąś falą kradzieży samochodów. No, otworzono granice i te kradzieże się bardzo mocno zwiększyły, dlatego tutaj ubezpieczenia też są bezradne. Wydaje mi się, że tylko nowe jakieś zabezpieczenia i jakaś właściwe podejście policji, właściwe podejście ustawodawcy, jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, reguły prawne, bo w tej chwili zasadniczo to jest pełna dowolność. Nowe zabezpieczenia. A co pan sądzi w takim razie o parkingach? W Warszawie wiele emocji wzbudziły poczynania firmy Towing, która wprowadziła w wielu miejscach płatne parkowanie. Czy to właściwy kierunek? Wydaje mi się, że właściwy, bo z jednej strony jest opieka nad samochodem, jeżeli to są parkingi strzeżone, a gdy nawet nie są parkingi strzeżone, to wszędzie na Zachodzie się stosuje w mieście, w takich punktach newralgicznych, punktach, gdzie powiedzmy nie powinny samochody długo parkować, długo stać, płatne te miejsca parkingowe po to, żeby była pewna rotacja. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Halo. Halo, słyszymy pana dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać, czy u pana zasady można kupić samochód używany? To znaczy tak dwu-, trzyletni Mercedes, powiedzmy na przykład 190. Halo. Pytanie tak. Konkretne. Dziękuję. Nie mamy samochodów właściwie używanych, to znaczy nie importujemy samochodów używanych, ale mamy samochody używane, samochody, które zwracają nam klienci, czy klienci nam sprzedają, po prostu handlujemy też samochodami używanymi i samochody używane można u nas kupić. Chciałbym wrócić na moment jeszcze do wielkiej polityki. Co pan sądzi o polskich politykach? Czy powinni być oni pańskim zdaniem typowymi przedstawicielami ludu, czy też niezależnymi finansowo fachowcami? Naturalnie powinno być jedno i drugie. Powinni być bardzo dobrymi fachowcami i niezależni finansowo, to rozumiem, albo mają te pieniądze, albo powinni odpowiednio zarabiać, żeby się nie troszczyć o powiedzmy wydatki dnia codziennego, a z drugiej strony powinni zawsze zrozumieć, tak jak nasza cała administracja, że gospodarka się zmieniła. Gospodarka się zmieniła, że jesteśmy frontem do klienta, frontem do konsumenta i administracja też musi być frontem do każdego, kto robi jakiś interes, to coś krajowi przynosi, czy frontem do obywatela, bo przecież nie obywatel jest dla administracji, nie obywatel jest dla polityka, tylko polityk, czy ten, powiedzmy, człowiek, który jest na takim czy innym stanowisku w administracji, jest dla tego obywatela, czy dla przedsiębiorcy i tak dalej. Jako przedsiębiorca stara się być pan frontem do klienta. Ma pan czasem pokusy, żeby jako polityk stanąć frontem do narodu?
Nie, nie myślałem nigdy o polityce. Mam ogromne zainteresowanie właśnie takie gospodarcze i w tym się po prostu wyżywam. 20 79 11, 20 57 53. Ostatnie pytanie już z listów. Jarosław Kret. Pana najnowszy salon samochodowy znajduje się w Warszawie na wylocie z Warszawy w kierunku wschodnim. Czy ten kierunek nie jest przypadkowy? To kierunek jest przypadkowy właśnie, można powiedzieć, dlatego że tam kiedyś był Paul Mosbyt. No, otrzymałem taką propozycję, żeby powiedzmy tą stacją obsługi się zainteresować. W tej chwili właśnie z bardzo złej stacji obsługi. Stacja obsługi, która się cieszyła bardzo tą złą opinią, która miała bardzo złą opinię. No, powstało ładne centrum Mercedesa, którym się można pochwalić. I tam mamy właśnie ten ośrodek szkolenia, mamy obsługę samochodów ciężarowych, dostawczych, osobowych, mamy magazyn centralny i mamy też pawilon. Można powiedzieć, to nie jest salon wystawowy, a raczej pawilon do prezentacji samochodów i wydawania tych samochodów w jakichś kulturalnych warunkach klientowi. Ostatnie pytanie przedświąteczne. Czego panu życzyć? Czego nie można życzyć? Ja myślę, że po prostu ja jestem pracusiem, mam pewne cele przed sobą. Ja mam jedno takie życzenie, jeden cel, jedno dążenie. Zająłem się tym Mercedesem i chciałbym, żebyśmy mogli kiedyś powiedzieć nasz Mercedes, produkowany w kraju. Życzymy sobie, żebyśmy wszyscy razem z Sobiesławem Zasadą na święta się przejechali i może niektórzy tego Mercedesa pod choinkę dostali jako ludzie, jako kraj, jako sukces, na który wszyscy oczekujemy. Dziękuję Państwu bardzo za liczne telefony. Dziękuję panu Sobiesławowi, który dzisiaj już wylatuje do Wiednia, że znalazł czas dla naszej stacji. A Państwa zapraszam za tydzień, w sobotę, na spotkanie z kuratorem oświaty Włodzimierzem Paszyńskim. A teraz konkretnie rozmawiać będziemy o naszych szkołach.